zawczasu Rosja. Ich słabsze uzbrojenie, brak wyszkolenia doprowadziły do powyższa. Wycofali się w ciemności chłopskich domów oraz poza miasto. Nazajutrz żołnierze starcy aresztowali wielu z nich. Rewolucyjny naczelnik miasta Płocka, Wojciech Zegrzda, będąc rannym, schronił się w swoim domu. Gdy nadeszli Rosjanie, nie pozwolił się aresztować i strzałem z pistoletu odebrał sobie życie. Do więzienia trafiło ponad 150 podstaw. Pozostali podjęli walkę. Powstanie trwało jeszcze przez ponad rok, chociaż zakończyło się klęską, to krew powstańców nie poszła na marne. Idąc za przykładem ojców i dziadów, ich synowie i wnuki na frontach I wojny światowej wywalczyli niepodległość Polski. Nieudanego powstania, ale tak jak powiedziałem i tak jak często słyszymy w różnych programach publicystycznych i programach historycznych, dało ono zaczątek naszej wolności w 1918 roku. Kiedy zwróciła się pierwsza wojna światowa, a także... dla wsi. Wiele butów zdjęliśmy, wiele blach i wiele szmat, można będzie pożyć parę lat. Pany poszły niczym wiatr, że się kończy świat.
Moskal się po lasach włóczy, lepiej się nie rzucać w oczy. Lepiej się nie rzucać w oczy. Ciała marzną w śnieżnym puchu. Ostateczny stan bez ruchu. Plus rozrywa tkanki skóry, krwawych plam koloryt bury. Na koszulach kreśli krzyże, Polska z ran się nie wyliże. Moskal wiesza bez powodu, lepiej mu nie wchodzić w drogę. Zda się szabla i dwururka, a na wiosnę zrobisz kurhan. A na wiosnę zrobisz kurhan. Kiedyś go pokażesz dzieciom, tam bohaterowie leżą. Wolność dzieciom w żyłach pała, a w kurhanie nagie ciała, a w kurhanie nagie ciała. Ciała marzną w śnieżnym puchu, ostateczny stan bez ruchu. Plus rozrywa tkanki skóry, krwawych plam koloryt bury. Na koszulach kreśli krzyże, Polska z ran się nie wyliże. Na koszulach kreśli krzyże. Na koszulach